Najstraszniejszą piętnastkę najbardziej przerażających nagrań miesiąca marca otwiera to oto nagranie. Jest to wideo nagrywane gdzieś w jakimś opuszczonym pomieszczeniu i oglądając dłużej, wydaje się, jakby to wszystko miało miejsce w mieszkaniu nagrywającego. W domu widać porozrzucane przedmioty, jakby przez dom przeszło jakieś tornado. Mężczyzna rozgląda się po pomieszczeniu, kiedy nagle na nagraniu widać krzesełka, które poukładane są jeden na drugim, ale to nie wszystko. Chwilę później jego oczom ukazuje się wisząca czarna postać z rozłożonymi rękami. Aż strach pomyśleć, że ten ktoś tam mieszka. Następne nagranie przedstawia postać wyglądającą zza drzwi jednego z pomieszczeń jakiegoś opuszczonego budynku. Głowa ta wygląda na dziecięcą i bardzo ludzką. Na pierwszy rzut oka wcale nie wygląda to na ducha. Jednak kiedy tylko się chowa, a mężczyzna podąża za nią, postaci już nie ma. Zadziwiające jest to, że po nagrywającym nie słychać żadnego strachu, jakby w ogóle nie był tym zaskoczony. Credo, meu Deus do céu. Olha lá, rapaziada. Que será isso aqui nesse local aqui abandonado, meu Deus do céu? Credo. O rio, meu Deus do céu. Uá, você é louco, mano. Credo, meu Deus do céu. Olha lá, rapaziada. Que será isso aqui nesse local aqui abandonado, meu Deus do céu? Credo. O rio, meu Deus do céu. 13. nagranie natomiast ukazuje przechadzającą się po podwórku białą postać. Jest noc, ale widać tam jakieś światło, jakby ktoś przyświecał tą postać latarką. Duch tej kobiety ma ciemne za ramiona włosy, ubrany jest na biało i spaceruje po ziemi, aż przechodzą dreszcze. Kolejny przerażający klip. Tym razem widać na nim urywek odprawiania jakiegoś rytuału. Na ziemi wśród kamieni ułożone są zapalone świece, w środku których leży obwiązana czarną wstążką lalka. Jednak nie to jest najbardziej przerażające. Chwilą potem naszym oczom ukazuje się przerażająca twarz jakiejś paskudnej postaci, która wyglądem przypomina czarownicę. Czy to czarownica, która przeprowadza owy rytuał, czy może coś o wiele gorszego i bardziej przerażającego, aż boję się pomyśleć. Wystraszony mężczyzna z włączoną kamerą eksploruje jakiś budynek. W pewnym momencie coś stuknęło. Kiedy zagląda w to miejsce z sufitu, na chwilę wychyla się jakaś głowa, jakby dziewczynki, która wygląda przerażająco, zwłaszcza jej ciemne oczy. Thank you.
Kolejne wideo ukazuje mieszkanie. Zamontowana kamera jednego z pomieszczeń przypadkowo uchwyciła niezwykły moment. Dziewczynka przechodzi przez przedpokój do łazienki, kiedy po chwili drzwi, przez które wcześniej wchodziła, same się zatrzaskują. Dziewczynka wychodzi z łazienki, gasi grzecznie światło i przechodząc przez korytarz nagle zauważa gwałtowne migania światła, a kiedy dochodzi do drzwi, nie może ich otworzyć. Światło przestaje migać, jednak kiedy spostrzega, że coś jest nie tak i zaczyna wołać o pomoc, światło znów szaleje. Wtedy na ścianie widać, jak jakaś ciemna, zła energia kieruje się w jej stronę, chcąc ją dopaść. Na szczęście dziewczynkę w porę ratuje mama, która otwiera jej drzwi. Postać znika, a dziewczynka z przerażeniem wydostaje się ze środka. Szpital gdzieś w Japonii i kolejne nagranie ukazujące przemieszczanie się ducha między pokojami. To tradycyjnie ubrana na biało zjawa kobiety z czarnymi, długimi włosami, która przechodzi przez ściany, jak gdyby nigdy nic. Nie wiem jak Was, ale mnie najbardziej przerażają nagrania ze szpitali, ponieważ dają nam wyraźnie odczuć prawdziwość paranormalnego świata, że ono istnieje i jest na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli tego na co dzień nie dostrzegamy. Właścicielka mieszkania stała się świadkiem tak przerażającej rzeczy, że postanowiła to nagrać, ponieważ jak sądziła, nikt by jej w to nie uwierzył. Sami stwierdźcie, czy to nie upiorny widok? Jej oczom ukazały się straszne postacie rodem z horroru. Kobieta twierdzi, że to już trzeci raz, kiedy zastała w swoim pokoju tak przerażającą scenę. Postacie te są ciemne i z pewnością przyjaźnie nie wyglądają. I see that. And this is the third time I've come through, and this is exactly how I've seen them. Three times now. Upiorna scena z kolejnego nagrania przedstawia dwie głowy upchane gdzieś na dnie szafy. Aż boję się pomyśleć, skąd się tam wzięły i czym one są. Czy macie jakieś sensowne wytłumaczenie tego wideo? Kamera sypialni w mieszkaniu tej kobiety uchwyciła dość przerażające zdarzenie. Kobieta, jak widać, przygotowuje się do spania. Wchodzi do łóżka i zasypia. Po jakimś czasie obraz kamery się zniekształca i powstają zakłócenia. Ewidentnie widać, że zaraz coś się wydarzy.
W pewnym momencie coś zaczyna zsuwać z niej prześcieradło, którym wcześniej się nakryła. Co ciekawe, kobieta śpi tak mocno, że nawet nie zauważyła tej zmiany. Po jakimś czasie ta sama siła zsuwa ją z łóżka i jeszcze ciągnie do innego pomieszczenia. Kiedy już upada na podłogę, budzi się i jest przestraszona. Drzwi się zatrzaskują, a nagranie od razu się kończy. Co to mogło być? Nagranie numer 5 przedstawia małą dziewczynkę jedzącą przy stole. Wygląda to tak, jakby tłumaczyła, że widzi coś, czego my nie dostrzegamy. Najpierw patrzy się przed siebie, a następnie macha do czegoś niewidzialnego. Nagrywający tę całą scenę odwraca kamerę, aby zobaczyć, do kogo ona macha. W pewnym momencie zatrzymuje kamerę na przeźroczystej postaci stojącej przy drzwiach. Następnie z powrotem obraca kamery do dziewczynki, kiedy ta nagle pokazuje palcem w pewne miejsce. Kiedy ten ktoś ponownie odwraca się za siebie, tym razem zauważa twarz postaci stojącej tuż przed kamerą. Czy ktoś z Was ma jakieś wątpliwości, czy to duch? Monitoring w jakimś budynku przypadkowo uchwycił dość przerażający moment. Widać na nim wybiegającego z przerażeniem z pomieszczenia mężczyznę. Mężczyźnie, jak widać, nie udaje się uciec przed tym czymś, ponieważ szybko go dopada. To coś szybko i gwałtownie przewraca chłopaka na ziemię i ciągnie z powrotem do pomieszczenia. W pewnym momencie udaje mu się zatrzymać, kiedy łapie się za futrynę drzwi. Jednak to nie trwa zbyt długo. To coś jest zdecydowanie silniejsze od niego i daje sobie z nim doskonale radę. Drzwi raptem się zatrzaskują. Nie wiem jak Was, ale mnie najbardziej w tym filmie przeraża ten głos, który dodaje sporej upiorności temu nagraniu. Três coisas assustadoras gravadas por câmeras. W najstraszniejszej trójce nie mogło zabraknąć tego klipu. Akcja rozgrywa się o 3 w nocy. Do drzwi dobija się jakieś dziecko, uderzając dłońmi o szybę. Widać dokładnie jego ręce i palce. Kiel? Mężczyzna pyta się, kto to, ale dziecko nadal uderza rączką w drzwi. Kiedy otwiera odważnie drzwi... Nikogo tam nie ma, a mężczyzna wyraźnie jest przestraszony. Kiedy rozgląda się po pokoju, dostrzega dziecko, które na kolanach wygląda zza szafki. Mnie przeszedł dreszcz. Kiel? Na drugim miejscu znajduje się nagranie z mieszkania pewnej pary.
Jak dla mnie, mężczyzna, który nagrywa łazienkę, w której właśnie kąpi się jego żona, musiał mieć wyraźny powód, inaczej przecież nie wstawiałby tego do internetu, prawda? My już wiemy, a przynajmniej się domyślamy, że zaraz wydarzy się coś przerażającego. Kobieta wychodzi spod prysznica i ucieka do swojego pokoju, jednak mężczyzna nadal pozostaje w łazience. W pewnym momencie słychać, jak prysznic, spod którego niedawno wyszła jego kobieta, nagle sam się włącza, więc postanawia to sprawdzić. Firanka jest zasłonięta, ale i tak da się zauważyć, jakby ktoś w oddali tam stał. Niedługo potem do zasłony podchodzi jakaś dziewczyna w czarnych, rozpuszczonych włosach i białej sukni. Jednak kiedy tylko odsłania firankę, niczego tam nie ma. Mrozi krew w żyłach. Oj, mrozi. La mujer sale de la ducha cerrando el grifo de agua, pero cuando esta se va del lugar, el grifo se vuelve a abrir. Y lo que pasa a continuación es mejor que lo veas por ti mismo. I oto pierwsze miejsce naszego comiesięcznego zestawienia najstraszniejszych nagrań miesiąca. Nie bez powodu wybrałam to nagranie na sam koniec, ponieważ z tych wszystkich, jakie Wam dzisiaj przedstawiłam, najbardziej mnie przeraziło. A widać na nim parę, która wyczuwa w swoim domu jakąś negatywną energię. Od jakiegoś czasu słyszą w nim dziwne odgłosy i szepty, dlatego w końcu postanawiają to sprawdzić. Mężczyzna zagląda do szafy, z której najprawdopodobniej dochodziły te dziwne odgłosy. Jest przestraszony, ale nie rezygnuje. Ja o mało nie dostałam zawału. Ta upiorna twarz chłopca mówi sama za siebie. Te świecące oczy z pewnością nie pochodzą z tego świata. Do tego ten potworny odgłos. Jak dla mnie to był demon, a nie duch. A wy jak sądzicie? Threw a coat on the floor. That?